Witajcie kochani na moim kanale. Ten odcinek chciałem poświęcić rwie kulszowej. Jakie są jej przyczyny, jakie objawy, czym można je leczyć, czy jest jakiś złoty środek na rwę kulszową. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki i do oglądania. Złoty środek na rwę kulszową. Niestety takiego złotego środka nie ma. W najcięższych przypadkach, jeśli nic nie pomaga, pozostaje operacja. Na szczęście takich przypadków jest naprawdę niewiele. Jeżeli miałbym wskazać jakikolwiek lek przybliżony do tego złotego środka, są to na pewno leki przeciwzapalne, które wystarczają, często podawane doustnie lub domięśniowo. Natomiast najskuteczniejsze są leki podawane bezpośrednio w miejsce ucisku nerwu. Ten zabieg jest przeprowadzany pod rentgenem, także jest całkowicie bezpieczny. Jakie są przyczyny rwy kulszowej? Rwa kulszowa to bardzo nieprzyjemny ból promieniujący od pośladka aż do nogi. Rwa kulszowa najczęściej trwa kilka tygodni. Można oczywiście ten czas skrócić, stosując leki przeciwzapalne i odpowiednią fizjoterapię. Najczęstszą jej przyczyną jest dyskopatia pod postacią przepukliny lub wypukliny dysku. Powoduje to ucisk i zapalenie korzenia nerwowego, co powoduje obrzęk i jeszcze większy ucisk korzenia. To dlatego silne leczenie przeciwzapalne jest kluczowe w leczeniu rwy kulszowej. Największą siłę przeciwzapalną mają leki podane bezpośrednio w okolice ucisku nerwu przez przepuklinę. Taki zabieg nazywamy zastrzykiem nadtwardówkowym. Rwa kulszowa może być spowodowana też przez zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, przyrost stawów międzywyrostkowych, wiązadeł żółtych oraz osteofity mogą powodować ucisk struktur nerwowych i ból promieniujący do nogi. Jeszcze inną przyczyną rwy jest kręgozmyk, czyli przesunięcie jednego kręgu na drugi. Kręgozmyk często powoduje wypuklinę lub przepuklinę oraz masywne zmiany zwyrodnieniowe, które uciskają korzenie nerwowe i powodują rwę kulszową. Najczęściej rwa kulszowa ustępuje po takim leczeniu. Rwa kulszowa może trwać kilka miesięcy, a nawet lata. Dlatego należy ją szybko i skutecznie leczyć. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki, do pisania w komentarzach, o czym byście chcieli słyszeć, co byście chcieli, żebym poruszył. Pozdrawiam Was serdecznie.